Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Przed chwilą nagrywałem i mi poleciało wszystko. Normalnie okazało się, że gimbal to jest takie urządzenie, które trzeba ładować regularnie, a ja nie naładowałem i się wykopnęło. Także musiałem przejść na nieco inny chwytak do komóreczki. Nagrywam na czymś nieco innym, na czymś nieco mniej stabilnym. Dzisiaj pogoda piękna. Przepraszam, pogoda jak widzisz jest piękna, słoneczna, jest ciepło, nie ma upału, jest ciepło, jest po prostu cudowne lato. Tego życzę właśnie Tobie. Natomiast jeśli chodzi o to, co się działo wczoraj, to nie wiem czy Ty, ale sporo osób zwróciło mi uwagę, że pisząc do mnie w prywatnych wiadomościach, tak się bowiem składa, że piszecie wszyscy do mnie w prywatnych wiadomościach zamiast w komentarzach, co podwyższa od razu pozycję tego, co udostępnia. Ma chodzi o to, żeby to dotarło do innych, ale to taki maleńki wyrzutnik z mojej strony. Ale właśnie chodziło o to, że mówiłem wolno. Wczoraj mówiłem wolno, kiedy mówiłem o władzy, mówiłem bardzo wolno. I tak z pewnymi przerwami. No tak, chodziło mi o to, żeby to, o czym mówię, dotarło do ciebie. Bardzo mi zależało na to, żebyś miał chwilę, miała chwilę na to, żeby przemyśleć to, o czym ja mówię. Także mówiłem wolno, to fakt, ale to było świadome. Teraz wracam do normalnego mówienia, czyli czasami karabin maszynowy, a czasami nieco wolniej. I dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o jednej z biznesowych bajek, przy czym oczywiście takich realnych, bo zdarzyły się w życiu. Co gorsza, ta bajka nadal będzie kontynuowana i ona nie ma happy endu. Nie ma happy endu? Zaraz opowiem, o co chodzi. Otóż, przeglądając moje archiwa, takie fiszki, zapiski bądź zapiski na internecie. Mam tego całą masę, jest czasami ciężko się w tym ogarnąć, mimo że od razu grupuję do poszczególnych zagadnień. Ale ze względu na choróbsko, które przyszło, trzymam rękę na stole, nie mogę. Ze względu na choróbsko, które przyszło, ja przeoczyłem jedną rzecz, a mianowicie przeoczyłem to, że 15 czerwca tego roku zapadł we Francji, w Wersalu, bardzo ważny wyrok sądu karnego. Ja o sprawie IKEA France mówiłem już wcześniej w OSS-ach chociażby, tak, okiem służb specjalnych, podcasty. Na mediach społecznościowych o tym pisałem oczywiście, natomiast sprawa była w toku. Okazało się, że wyrok w tej sprawie zapadł już 15 czerwca, a ja o tym nie poinformowałem i nie skomentowałem, co niniejszym uczynię. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Otóż 15 czerwca tego roku francuski sąd karny we Wersalu nakazał IKEA France nakazał zapłacić karę w wysokości 1 miliona euro po uznaniu tej firmy za winną niewłaściwego wykorzystania danych pracowników. Brzmi to bardzo eufemistycznie. Ale francuska firma była... To jest to firma zależna IKEA od głównej, tak? Ta IKEA France była sądzona wraz z 15 osobami, w tym ex-dyrektorami, w związku z organizacją systemu szpiegowskiego i stosowaniem oszukańczych metod przeciwko obecnym i przyszłym pracownikom w latach 2009-2012. Sprawa zaczęła się bowiem w roku 2012, ciągnęła się do dnia dzisiejszego, znaczy nie dzisiejszego, tylko do 15 czerwca. No, czyli 2012 sprawa sądowa, sprawa prokuratorska, potem poszło to do sądu. No to tak się zastanawiam, czy to nie polska prokuratura i polskie sądy prowadziły tyle lat? Podobno tylko u nas tak długo, a tu się okazuje, że jak trzeba, to i we Francji długo się prowadzi, z różnych powodów. No, sprawa skomplikowana, widać, nie? No, jeśli chodzi o wyroki, to one wcale nie wbiły mnie w fotel. Chociaż ciebie mogą. Otóż były dyrektor generalny został skazany na 2 lata w zawieszeniu i ukarany, ktoś mi tu chodzi za oknem, i ukarany grzywną w wysokości 50 tysięcy euro. Przy czym dyrektor generalny nie przyznał się do winy i w ogóle nie przyznał się do tego, żeby we francuskiej firmie zależnej IKEA France dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie, w jakim mu zarzucano. On, broniąc się, wcale to nie było takiego, że on się bronił, bo będzie się bronił, bo mu wolno. Nie, wbrew pozorom, on miał również rację, ale o tym za chwileczkę. Natomiast jeśli chodzi o czyli tak, firma 1 milion euro, jego skazano na 2 lata w zawieszeniu, 50 tysięcy euro, koniec, to jest cały wyrok. Oczywiście, po wszystkim grupa Inkka,
To jest grupa kapitałowa, holdingowa, która jest matką wszystkich IKEA na świecie. Ona przeprosiła, potępiła te praktyki. Francuski Związek Zawodowy CGT to jest jedna ze stron w sprawie, która właśnie spowodowała przekazanie tej sprawy do prokuratury, potem do sądu, określiła werdykt jako, uwaga, przeczytam sobie tutaj z moich notatek, wielkie zwycięstwo robotników, a sankcje nałożone na IKEA i niektórych jej dyrektorów będą służyć jako przykład i zachęcą firmy do szpiegowania swoich pracowników i zniechęcą firmy. Ja powiem, dlaczego się przeoczyłem. Bo to nie przeoczyłem, tylko no, przeinaczyłem. Bo to nie jest przypadkowe. Czyli jeszcze tak, będą służyć za przykład i zniechęcą firmy do szpiegowania swoich pracowników i przedstawicieli związków zawodowych w przyszłości. No tak napisano o oświadczeniu CGT. No i tyle. Brzmi to pięknie, ale czemu ja się przeinaczyłem słowa? No właśnie. Zniechęcają czy zachęcają? To jest tak. Firmie groziło zapłacenie niemal 4 milionów euro kary. I to tylko za niewłaściwe wykorzystanie danych. No to sprawa jest znacznie szersza, zaraz ci opowiem. 4 miliony zapłacili milion euro, znaczy zapłacili, mają zapłacić milion euro, to jest francuska IKEA. No, nie szczególnie odczują. Były dyrektor dostał tak, zawieszenie, 2 lata, ale w zawieszeniu, więc spokojnie sobie będzie żył. Ma zapłacić 50 tysięcy euro, no to co, ja nie wiem, czy to jest miesięczne wynagrodzenie dyrektora generalnego, no to... No. No to ja nie mam pewności, czy firmę skazano i ukarano, czy może jednak tutaj francuski wymiar sprawiedliwości zadziałał jako część administracji państwowej, oczywiście władza sądownicza, niezależna i tak dalej. Przepraszam, ale weź pod uwagę, że jeżeli... Ale cmoknąłem. Weź pod uwagę, że jeżeli chodzi o pracowników, pracowników, ale oczywiście decydentów, dyrektorów, to skazano tylko byłego dyrektora generalnego, a z nim siedziało na ławie 14 innych decydentów. Do tego sama firma zaraz po ujawnieniu całej sprawy w 2012 roku zwolniła 4 dyrektorów, uznając ich za winnych, a sąd uznał ich za niewinnych. I co teraz? Powtarzam, czy to jest kara, czy jednak poklepanie po ramieniu? No bo dla firmy to jest chyba nie najgorzej, nie? O co chodziło w całej sprawie? Otóż IKEA France wykorzystywała dane, do których nie mogła pozyskiwać. To po pierwsze, to są te dane, których pozyskiwać nie mogła. A chodzi o dane z policyjnej kartoteki kryminalnej. Do nich dostęp jest tak samo ograniczony, jak chociażby w Polsce. A także wykorzystywała te dane, które przekazali jej klienci, ale w sposób niezgodny z tym, w jakim celu klienci im te dane przekazali. Czyli 2 rodzaje takich danych. Jeśli chodzi o te dane policyjne, do czego one były wykorzystywane? A choćby do tego, aby uzyskać dane o jakiejkolwiek aktywności pracownika w przeszłości, którą można wyciągnąć, można mu postawić zarzut karny, wszcząć śledztwo policyjne, no i tak mu nasmrodzić w życiu, że dzięki temu będzie można go zwolnić z firmy, tak? Albo sprawdzić pracowników, którzy posiadają lepsze samochody niż zarobki, które mają. No to jest, co to firmy ich obchodzi? A tu proszę, takie rzeczy. Oczywiście sprawdzanie pracowników na zwolnieniach lekarskich, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Okazuje się, że to nie do końca jest zgodne z prawem francuskim i unijnym. O, tu jest problem, za chwilę o nim szerzej. I oczywiście chodzi o wykorzystywanie danych klientów, z którymi firma weszła w spór sądowy. Klienci przekazali swoje dane, tak? Byli niezadowoleni z towarów, które do nich dotarły, no, zażądali na przykład zwrotu pieniędzy, no, różnych, tak, firma nie przyjęła reklamacji i weszli w spór sądowy i firma wykorzystywała sobie te dane dla celów sporu z tymi klientami, byłymi klientami. Tego nie wolno robić, niestety. I dzisiaj powiem krótko RODO, ale wcześniej też było, nie wolno było z danymi sobie postępować dowolnie, przynajmniej od roku 2009. Zacznijmy od tego, jak IKEA France wchodziła w posiadanie tych danych policyjnych. Tradycyjnie jak na Francję.
poprzez biuro prywatnego detektywa, którym okazał się być, tych sprawdzeń dokonywał były żołnierz wywiadu wojskowego, który bodajże w 90 roku założył sobie firmę detektywistyczną i był jedyną firmą chyba detektywistyczną dla IKEA France. Tam były pewne koneksje typu ojciec chrzestny i tak dalej. Oczywiście nie mówię o koneksjach ojciec chrzestny jako mafia, tylko ojciec chrzestny jako po prostu jego córka. Ktoś tam z firmy IKEA France, dyrektorów bodajże był, no nie chcę przekłamywać aż tak, ale był ojcem chrzestnym jego córki. Coś takiego było. Dokonał takich sprawdzeń w ilości ponad 330 pracowników. No to chyba dużo. A przynajmniej tyle ustalono. Do tego ujawniono maile i tak dalej. No to zostało udokumentowane. Powiedziałem tradycyjnie. Dlaczego? Dlatego, że jak już opowiadałem w OSS, okiem służb specjalnych, od samego momentu, kiedy powstał zawód prywatnego detektywa, czyli od pana Widok, byłego galernika, później twórcy francuskiej tajnej policji Sûreté, a później prywatnego detektywa, kiedy odszedł na emeryturę, no to ich umiejętności, ich kontakty, koneksje, wszystko zawsze było wykorzystywane. Mówiłem o tym w ochrance, jak ochranka korzystała z byłych policjantów, a później prywatnych detektywów biur detektywistycznych do prowadzenia swojej działalności legalnej w Rosji, a okazało się, że równie legalnej, choć niemile widzianej we Francji, niemile widzianej nie przez decydentów, a przez obywateli Republiki Francuskiej. No i tak to trwa, widać do dzisiaj, skoro do 2009 roku wykorzystywano aż tak. Przepraszam, do 2012. Później oczywiście nie sądzę, skoro zwolniono pracowników i no dobra, nie będę udawał. Ja nie mam wątpliwości, że to się odbywa nie tylko w IKEA France, ale w koncernach francuskich i na terenie Francji. To się na pewno musi odbywać. Nie tylko zresztą tam, nie mówmy o Francji. No tak po prostu jest w rzeczywistości. To nie jest działanie zgodne z prawem. Żeby nie było wątpliwości. To gdzie leży problem? Otóż problem leży w systemie francuskiego wywiadu ekonomicznego, gdzie prywatny wywiad ekonomiczny stanowi integralną część działań służb specjalnych francuskich, a także w ogóle administracji francuskiej. To jest integralne, tam to jest bardzo, bardzo scalone. Ten temat szczegółowo omówiłem w dwóch odcinkach OSS. W odcinku numer 33, w którym opowiadam o jakie są najważniejsze szkoły na świecie wywiadu biznesowego, a także w odcinku 34, który poświęciłem szczegółowo francuskiej szkole wywiadu ekonomicznego, w tym odcinku 34 dokonałem wiwisekcji całego francuskiego wywiadu ekonomicznego na trzech poziomach: strategicznym, taktycznym, operacyjnym. Ja to tam zrobiłem w tym odcinku i wykazałem, na czym polegają te pewne błędy systemowe. Mówię błędy systemowe, ponieważ cała sprawa nie wypłynęła dlatego, że ktoś popełnił błąd, że gdzieś wypłynął jakiś mail czy coś. Nie! Cała sprawa wypłynęła dlatego, czy jacyś ludzie popełnili błąd, bo sobie wymyślili taki sposób sprawdzania pracowników na przykład, tak? Nie, błąd jest systemowy. Systemowy, ja o tym... To jest po prostu z założenia. Z założenia jest tak we Francji, we francuskiej szkole wywiadu ekonomicznego. Nie będę teraz tego dokładnie opowiadał. Zapraszam Cię na 33, a szczególnie 34 odcinek podcastu OSS, Okiem Służb Specjalnych. Gwarantuję, że słucha się z otwartymi ustami. Nieprawdopodobne, ale ile przemyśleń może być bardzo interesujących. To było rozwiązanie systemowe, nie błąd ludzki. Sam wyrok myślałem, że coś zmieni, tak? Aha, bo to jest tak, co miał zmienić? Ten system świetnie działał do roku 2009, ale w 2009 prawo unijne, kiedy powstała Unia Europejska, prawo unijne zaczęło być implementowane do prawa francuskiego i nie zauważono. Tutaj jest takie ściganie, ten cały system szpiegowania pracowników. Zwróćmy uwagę, że nie za szpiegowanie pracowników tak naprawdę, a za niewłaściwe wykorzystanie i dostęp do danych osobowych.
A więc tutaj złapano ich na tym, na czym Al Capone, nie na zabijaniu ludzi i robieniu całej masy przekrętów kryminalnych, nie wiem jakich, tylko na niepłaceniu podatków. I podobnie jest tutaj taka sytuacja. Złapano na niewłaściwym wykorzystaniu danych osobowych. Kara zamiast 4, 1 milion euro, zamiast 15, jeden skazany. Kara grzywny dla tego skazanego w wysokości, załóżmy, miesięcznej pensji, kiedy był dyrektorem generalnym. Sorry, ja teraz właśnie mówię, czy to ma zniechęcać, jak pięknie to powiedział Związek Zawodowy CGE, że mają nadzieję, że to będzie służyć jako przykład i zniechęci firmy do szpiegowania swoich pracowników i przedstawicieli związków zawodowych, czy też będzie służyć za przykład i zachęci firmy do szpiegowania swoich pracowników i przedstawicieli związków zawodowych w przyszłości. Z tą cudowną myślą zostawiam cię z wyrokiem francuskiego sądu karnego w sprawie IKEA France. A ciebie bardzo serdecznie chciałbym zachęcić, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, do zarezerwowania kursu CCSIF Corporate Security Intelligence, a kurs jest podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu, właśnie CSI. Rezerwacja powoduje, że w czasie, kiedy ruszy normalna sprzedaż w normalnej cenie tego kursu, ty zakupisz ten kurs o 25% taniej wtedy, kiedy ta sprzedaż ruszy. Natomiast sama rezerwacja no niesie za sobą pewne zobowiązanie z twojej strony, że ten kurs chcesz kupić. Więc jeśli chcesz, zarezerwuj. Ale jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz musiała zrezygnować, nie zakupić tego kursu, co będzie błędem, bo kurs jest naprawdę świetny, no to nie masz takiego obowiązku. Ja ciebie ścigał nie będę. Nic nie będę robił. To będzie twoja, tylko i wyłącznie twoja decyzja. I po prostu zarezerwujesz, nie weźmiesz udziału, stracisz, szkoda, ale pomyśl, czy chcesz wziąć udział w takim kursie, świetnym kursie, chcesz, nawet jeśli tego nie wiesz, to chcesz, zarezerwuj, a zapłacisz wtedy, kiedy dopiero ruszy sprzedaż i zapłacisz o 25% mniej niż normalna cena, więc jak zdecydujesz się w czasie, kiedy ruszy sprzedaż, no to chyba będzie bez sensu. Masz szansę. Do 8 sierpnia możesz zarezerwować. Do 8 sierpnia możesz zarezerwować i zapłacić o 25% mniej. Serdecznie Cię na to zapraszam. A na dziś byłoby to wszystko. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!